Chciałabym zachęcić Ciebie dzisiaj przez ten filmik, zachęcić Ciebie do budowania silnego, mocnego, szlachetnego charakteru. Szlachetny charakter nie nabywa się wraz z urodzeniem. A żyjąc pod tym niebem, prawdopodobnie mamy problemy z charakterem, że nie jest on w pełni szlachetny, bo taki jest ten świat i tego nas nauczył i to w nas wyrobił. Brak szlachetności, czyli pewne zachowania, które raczej psują, niszczą relacje, a nawet w jakimś sensie zdradzają. Zdradzamy w relacjach innych. Zdradzamy w relacjach innych w małych rzeczach i w dużych. Na przykład poprzez plotki, nieprawdziwe mówienie o kimś. To, że mamy jakieś przekonanie w sercu odnośnie kogoś, nie znaczy, że jest to prawdą. To, w co święci wierzymy. Więc jeśli wypowiadamy to do innych, te nieprawdziwe rzeczy, to już w tym zdradzamy tą osobę. To są różne miejsca w naszym charakterze, które są nieszlachetne. I potrzeba, żebyśmy przepracowali to razem z Bogiem, wraz z prawdami Bożymi, wraz z oczyszczającą nas krwią Jezusa. I to wymaga trochę czasu. Jest to bardzo potrzebne. Jest to w ogóle podstawa chrześcijaństwa. Bo kiedy popatrzymy na Kościół chrześcijański, jak został zbudowany, na Jezusa, na pierwszych apostołów, to wszystko, cała ta budowla była oparta o ludzkie charaktery, o charaktery, szlachetne charaktery. To na szlachetnych charakterach można budować. Można zbudować małżeństwo, rodzinę, można zbudować kościół, służbę, można zbudować jakiś ruch chrześcijański, można zbudować całe chrześcijaństwo, można zbudować jakieś społeczności, jakieś zespoły w pracy, nawet cały kraj, na szlachetnych charakterach. I wtedy wiedzie się dobrze. I tam jest pokój. I tam jest dobrze. Ale tam, gdzie występuje coś przeciwko tym szlachetnym charakterom, jakieś charaktery nieszlachetne, jakieś zachowania nieszlachetne, to psuje, to niszczy. To przynosi zamieszanie, to przynosi smutek na pewno, poczucie zdradzenia i inne rzeczy, ale przede wszystkim to psuje, niszczy. I na tym nie można budować. To jest siano. Na sianie nie zbuduje się domu. Dom można zbudować z drewna, ale z siana się nie zbuduje go. Muszą być twarde materiały, żeby zbudować coś potężnego. Można zbudować coś, co tylko będzie trwało ileś lat, część naszego życia i to wszystko, ale to i tak runie. Dlatego, bo jeśli popatrzymy na życie ludzi wokół, to różni ludzie coś budują, pomimo tego, że mają nieszlachetny charakter. Ale to nie przetrwa. Ale to nie ma wymiaru wiecznego, nie ma wymiaru Bożego. To nie uratuje. To nie ma wymiaru wiecznego. Jeśli coś nie ma wymiaru wiecznego, Bożego, wiecznego, no to szkoda to w ogóle budować. Szkoda czasu na to. Szkoda czasu na to. Szkoda czasu na te nasze różne budowle, które nie mają wymiaru wiecznego, Bożego. Szkoda czasu. Szkoda czasu na te różne nasze walki o jakieś, w imię naszych jakichś przekonań. Szkoda czasu na to. Bo to nie ma wymiaru wiecznego, to nie jest Boże, to nie ma wymiaru wiecznego, to nie przetrwa. No, poza tym to rozwala, to niszczy, to psuje, to jest siano. To jest coś, co tylko traci czas, zabiera nam czas. I to jest, to ma podłoże diabelskie, demoniczne. To diabeł zasiewa, bo diabeł jest od tego, żeby siać niezgodę, żeby siać w jakichś miejscach niezgodę, a niezgoda to jest brak przepływu Bożego, brak przepływu życia.
To jest coś, przez co nie może prawda Boża spokojnie sobie przepływać. To jest coś, przez co nie będzie zdrowia i życia. To jest jakieś zamieszanie, jakaś choroba, jakiś rak. Dlatego musimy zawalczyć o to, aby mieć szlachetny, silny, mocny charakter. Mocny, silny, ale w tej szlachetności. I takimi przykładami osób, które miały szlachetny charakter, na których Bóg mógł coś zbudować potężnego, był na przykład, może mało atrakcyjny, Józef, mąż Marii. Mało się o nim wspomina. Ale to był, szczerze mówiąc, szlachetny mężczyzna. Józef miał takie doświadczenie. Miał ukochaną narzeczoną. Bardzo ją kochał. Cenił sobie. Chciał całe swoje życie spędzić z nią. Był wpatrzony w nią, jak w obrazek. I któregoś dnia ta piękna, kochana narzeczona przyszła do niego, pokazała jemu swój brzuszek i powiedziała: a wiesz co? A to Bóg zrobił. To z Boga ten brzuszek. I kiedy Józef uświadomił sobie, że to nie jest jakiś żart, tylko że naprawdę ona jest w ciąży, no to tak jak każdy z nas, nikt by nie uwierzył po prostu, że to zrobił Bóg, ten brzuszek. Józef zrozumiał, że Maria albo jest szalona, albo oszukuje go, po prostu zdradziła go. Ta ukochana, bliska osoba oszukała go, zdradziła. Mówi teraz nieprawdę. Mówi dziwne rzeczy. Możesz być w takim miejscu, gdzie masz wrażenie, że znajomi, bliscy zdradzili ciebie, albo masz jakieś negatywne emocje wobec nich i negatywnie ich oceniasz. Tak jak Józef ocenił Marię. Ale Józef miał szlachetny charakter i na takim szlachetnym charakterze można budować. Owszem, on może nie spędził tygodni, dni przed Bogiem, aby dowiedzieć się, co z tym ma zrobić. Ale miał szlachetny charakter. I na ten szlachetny charakter Bóg odpowiedział. Posłał mu anioła we śnie. I powiedział mu: słuchaj, to jest naprawdę. To jest naprawdę. To się naprawdę dzieje. To jest ode mnie. Maria mówi prawdę. To dziwne jest prawdziwe. Źle to oceniłeś. Oceniłeś to przez pryzmat doświadczeń swoich. Przez pryzmat swojej głowy, swojego myślenia. To jak i ile jest w stanie zrozumieć twoja głowa. Twoja ludzka głowa. Ale to jest za mało. Za mało rozumiesz i za mało wiesz. Jesteś tyci, Józefie. Bo człowiek jest tyci. To jest moje wielkie dzieło. I przez to dzieło przyniosę zbawienie, przyniosę uzdrowienie i wolność ludziom. I Józef zaufał. I co ciekawe, ten człowiek o szlachetnym charakterze nie potrzebował, żeby stanął przed nim anioł. Przed Marią stanął anioł, ale przed Józefem nie musiał stanąć anioł. Przed Józefem Józef po prostu doświadczył snu. Bóg dał mu sen, a on zaufał Bogu, że ten sen jest prawdziwy. Bo miał szlachetne serce i szlachetny charakter, zbudowany na Bogu. I to wystarczyło. Bóg na tym szlachetnym charakterze Józefa mógł zbudować swoje dzieło. Dzieło zbawienia ludzkości. Nie tylko Józef miał szlachetny charakter też Dawid i Jonatan.
Ja, szczerze mówiąc, uwielbiam te historie Jonatana i Dawida o ich przyjaźni. Przyjaźń Jonatana i Dawida była szczególna. Oni byli takimi ludźmi, z którymi przysłowiowo można iść i konie kraść. To były dwa serca szlachetne, dwa charaktery szlachetne. I oni mogli iść w różne sytuacje, w różne trudne sytuacje, tam gdzie wojna, tam gdzie jest żyć lub śmierć i naprawdę można umrzeć. I oni razem, złączeni tej przyjaźni, mogli pójść, wejść w takie sytuacje, nawet gdyby groziła im śmierć. I Jonatan mógł swoim ciałem ochronić Dawida, a Dawid Jonatana. Mogli sobie ufać. Mieli szlachetne charaktery. Charaktery, na których można budować. Budować budowle. Budowle małżeństwa, rodziny, kościoła, ruchu chrześcijańskiego, w ogóle chrześcijaństwa i różnych innych rzeczy. To są właśnie te szlachetne charaktery. Na tym właśnie można budować. To nie jest charakter z siana, ale to jest taki charakter specjalny, przepracowany, który może być użyty do celów najzaszczytniejszych. Bo on przetrzyma. Przytrzyma próby, które diabeł przynosi. I chciałabym też was przestrzec przed diabłem, który oszukuje. I diabeł przychodzi do ludzi i czytamy w Bożym Słowie, że on chce przesiewać wierzących. I tak przesiał Piotra i innych ludzi, innych uczniów. Próbuje charaktery ludzi. Nie tylko te prawdy, Boże, czy Ty znasz te prawdy, czy Ty ufasz Bogu, czy Ty masz w sobie już tak wklejone w Ciebie te prawdy, Boże, ale też Twój charakter próbuje. Tak Piotr właśnie został wypróbowany i nie zdał egzaminu. I to nie był egzamin od Boga. To diabeł przychodzi i przesiewa ludzi. Przesiewa wierzących. Przesiewa przyjaźnie. Przyjaciele Hioba nie zdali też egzaminu. Żona Hioba też nie zdała egzaminu. Tak samo przesiana przez diabła została nawet przez niego użyta do tego, żeby zachęcać go do śmierci. Na niej i na przyjaciołach Hioba nie można było budować jakichkolwiek Bożych budowli. Tylko na Hiobie można było, ale na tamtych nie. I dzisiaj czytamy to w Biblii. O Hiobie czytamy. O jego przepracowanym, potężnym charakterze, szlachetnym. Szlachetnym. Diabeł przychodzi i oszukuje umysły i daje fałszywe myśli, fałszywe obrazy. Może przynosić fałszywe proroctwa, żeby oszukać, jak było w raju, w ogrodzie Eden. Przyszedł i dotknął się słów Boga i mówił, powiedział do Adama i Ewy takie przekrętne słowa, pokrętne, żeby oszukać ich. I tak samo do nas przychodzi. Przez słowa, przez myśli, przez emocje, przez obrazy bezpośrednio do nas albo przez innych. I nie możemy dać się oszukać. Dlatego każde proroctwo trzeba sprawdzać. Czy to, co do mnie przychodzi, te obrazy, które przychodzą, czy są od Boga. Każde pojedyncze, ale także każda część tych obrazów. Bo może akurat przychodzi diabeł, aby wieloma obrazami nas wyciągnąć z czegoś. Niejedna żona została wyciągnięta z małżeństwa, Bożego małżeństwa, przez to, że uwierzyła diabłu. W te obrazy i w emocje, że mąż jest taki i taki. Niejedna służba rozpadła się, ponieważ
ludzie zaufali diabłu zamiast sobie nawzajem i Bogu. I rozpadło się. Diabeł cały czas przychodzi i szuka, kogo by pożreć. Czy jest jakiś taki człowiek, który jest słaby w czymś? Słaby, czyli że da się gdzieś w czymś oszukać. Sprawdza, patrzy, obserwuje i chce dotknąć tego miejsca, przesiać, wypróbować, żeby zniszczyć, Boże dzieło zniszczyć. Żeby Boże dzieło zniszczyć. I przypomnę, że diabeł przesiał uczniów Jezusa. Piotr zdradził Jezusa. Inni uczniowie przed Jezusem, gdy został zaresztowany, zwiali, uciekli. Czyli mieli lękliwe miejsca i po prostu, chociaż przez wiele dni z nim chodzili, byli odważni, to w tym momencie ta próba, te przesianie, nie zdali egzaminu i uciekli. Dlatego potrzebujemy pracować nad charakterem, aby był silny i mocny w szlachetności. Bo jest taki problem, że jesteśmy zjednoczeni w Bogu, w duchu swoim z Bogiem, ale nie jesteśmy zjednoczeni w swoim umyśle, w swoim charakterze. Nie jesteśmy zjednoczeni w swoim charakterze z Bogiem. Potrzebujemy przepracować nasz charakter z Bogiem w oparciu o prawdę Boże. I to wymaga czasu. Przychodzą do nas jakieś sytuacje, przekonania i po prostu wydaje nam się, że powinniśmy zareagować w jakiś tam sposób, albo inni powinni zareagować w jakiś tam sposób. Ale to są nieprawdziwe, niewłaściwe. I one wynikają z naszej niedojrzałości w chodzeniu z Bogiem, braku pewnej mądrości, właśnie nieprzepracowanego charakteru. Jeżeli popełniliśmy błędy i na przykład zdradziliśmy przyjaciół swoich w jakiejś sprawie, coś zepsuliśmy, powinniśmy wyciągnąć lekcję. Powinniśmy wyciągnąć lekcję. I w tym miejscu bardzo potężnie przepracować. Przepracować te miejsca w swoim charakterze. Tam, gdzie podwinęła nam się noga. Tam, gdzie zrobiliśmy coś nieszlachetnego. Gdzie popełniliśmy jakąś zdradę. A zdrady dotyczą każdego z nas, bo każdy z nas gdzieś w którymś momencie plotkował, obmawiał. Albo nawet większe rzeczy robił. Gorsze rzeczy robił. Dlatego potrzebujemy bardzo mocno przepracować nasze charaktery. Aby już nigdy diabeł nie miał o co zaczepić się. I oszukać nas i przez to też niszczyć i nas, nasze życie, naszych bliskich i innych. A przede wszystkim, żeby nie mógł niszczyć dzieła Bożego. Wtedy stoimy przed Bogiem i tak naprawdę atakujemy Boga, walczymy z Bogiem. Szkoda tak się pomylić i szkoda budować nasianie swoje życie. Tym bardziej, jeśli mamy zaledwie kilka lat w Bogu, jeśli mamy kilka lat, 10, kilkanaście lat, to nadal jesteśmy jeszcze dziećmi w Bogu. A poza tym, nawet jeśli będziemy już długoletni w Bogu, zawsze może się zdarzyć sytuacja, że po prostu gdzieś tam możemy osłabnąć. Musimy cały czas dbać o swoje serce, cały czas sprawdzać, czy to, co do mnie przychodzi, czy jest prawdą. Bo zbyt cenne jest to nasze życie zbudowane na Bogu. Zbyt cenne są rzeczy, które zbudowaliśmy z Bogiem. Zbyt cenne jest to, do czego powołał nas Bóg i co mamy razem z Bogiem zbudować. Ale wszelkie budowle buduje się na mocnych materiałach, mocnych i silnych materiałach.
Niektórzy budują na przykład domy na słabych materiałach, ale nie dla siebie samych, tylko dla kogoś, żeby oszukać, żeby wziąć pieniądze, oszukać. Bóg buduje na mocnych, trwałych materiałach, czyli takich, które przetrzymają próby. Buduje na takich materiałach, gdzie jak Jonatan i Dawid wzięli się za ręce i weszli całą parą, z całej siły, biegiem, weszli w sytuacje, w których mogli umrzeć. A oni mieli szlachetne charaktery i jeden o drugiego dbał całym sercem i chronił też całym swoim życiem, swoim ciałem. Jonatan zdał egzamin, Dawid zdał egzamin. Ich przyjaźń zdała egzamin. Mieli silne charaktery w szlachetności. I tego właśnie wam i sobie życzę, ażebyśmy budowali swoje charaktery w szlachetności. I żeby to było jedno z tych rzeczy, które są number one. Dziękuję za wysłuchanie.